Hiya Shocks, witam was serdecznie w kolejnej części Football Mental, moi drodzy, i pod tym filmikiem na mojej stronce www.kornelpaszkiewicz.pl jest taka, są dwa zdjęcia z tak zwanymi przymiotnikami ludzi sukcesu. Polecam książkę Droga do sukcesu Tima Ziglara i tam jest, nie wiem, 60 cech ludzi sukcesu. Ja lubię z moimi podopiecznymi, mam taką chorobę, wszystko tłumaczę na język angielski, czasem bawić się językowo. I takie szybkie pytanka z tego zdjęcia możecie sobie wyciągnąć, później potłumaczyć. Słuchajcie, jak po angielsku jest odważny? No i dla wielu z was pewnie to jest bardzo proste. Odważny po angielsku to jest przede wszystkim brave. Brave. Ale nie wiem, czy wiecie, mamy trzy opcje. Możemy powiedzieć brave, możemy powiedzieć courageous i możemy powiedzieć chociażby bold. Trzy opcje w zależności od kontekstu. No teraz do czego zmierzam? Chciałbym was dzisiaj nauczyć wyrażonka. Zamiast mówić, myślę, że on jest odważnym zawodnikiem, na przykład I think he's a brave player, uważam go za odważnego zawodnika. I w tym wypadku mówimy I consider him to be a brave player. Albo I consider him to be a courageous player. Albo I consider him to be a bold player. Czyli chodzi o to, że mamy słówko brave, courageous i bold, ale jednocześnie używamy wyrażonka consider. Consider, uważać kogoś za. No i teraz druga opcja. Zawodnik mądry, bystry, po angielsku mądry, bystry. No pewnie wiecie, clever, smart, ale również bright. I teraz mówimy, uważam go za bystrego, mądrego pomocnika. I znowu, I consider him to be a bright midfielder. I consider him to be a clever midfielder. Albo I consider him to be a smart midfielder. Czyli uczymy się słówka, ale nie samego słówka, tylko całego wyrażenia consider somebody to be, czyli uważać kogoś za. O, ciekawość, jak jest po angielsku zmotywowany? Też z tej tabelki, rzućcie sobie okiem, tam jest fajna tabelka, można fajnie sobie potłumaczyć, ja wam powiem o 4-5 wyrażonkach, żeby nie było za dużo. No motivated, zmotywowany, motivated. I znowu, mamy słówko motivated, ale jak powiedzieć, jestem zmotywowany, żeby grać w pierwszym składzie. Czyli łączymy, I'm motivated to play in the first squad. I'm motivated to play in the first 11. No i oczywiście w zeszłym tygodniu nagrywałem dwa słówka też z tych stron właśnie, cech sukcesu. Słówko wytrwały, czyli persistent, i słówko systematyczne, regularne, czyli consistent. Na przykład, jestem regularny w trenowaniu. I'm consistent in training. Albo on jest regularny w strzelaniu goli. Haaland. Haaland is consistent in scoring goals. Chociaż ostatnio się lekko zaciął, nie? Nagrywam ten filmik, dzisiaj jest środa, czyli Liga Mistrzów. Manchester City gra ze Spartą Praga, czyli coś tam pewnie Haaland strzeli. A drugie słówko persistent, wytrwały. Na przykład, on jest wytrwały w trenowaniu. He's persistent in training. Jaka jest konkluzja? Słuchajcie, wrzucamy sobie wyrażonko consider. I consider somebody to be. Oraz wyrażonka. Czyli na przykład motivated, consistent, persistent, ale też odważny na trzy sposoby. Brave, courageous oraz bold. Oraz bystry, mądry na trzy sposoby, czyli smart, bright oraz clever. Na przykład I consider him to be a clever player. Wszystko oczywiście pod spodem będzie napisane w notatce treningowej. No i kończąc, jako że to jest Football Mental, przypominam, w poniedziałek zawsze nagrywam taki motywacyjny, ale też dający wam znać, co w tym tygodniu będziemy robić, cytacik. I tym cytacikiem na moim YouTubie było go up in a balloon and cut off the ropes, czyli wznoś się balonem i odcinaj liny. Te liny negatywne, liny, które nas ściągają w dół. Bardzo jest warto generalnie czasami zamiast stawiać sobie cele do przodu, to pomyśleć, co nas ciągnie do dołu. I zamiast czasem, nie wiem, przeczytać tą jedną książkę więcej, może warto zwolnić, może warto obciąć jakiś tam sznur. Obejrzyjcie sobie ten filmik w poniedziałek, na początku tego mikrocyklu rozwojowego go nagrałem. A zatem, moi drodzy, kolejna część. Pod spodem na stronie www.kornelpaszkiewicz.pl macie wszystkie te przymiotniki, możecie się pobawić. Ja wam powiedziałem o kilku, czyli na przykład I consider Cornell to be a clever English coach and referee. See you guys. Sharks never stop swimming.